Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Jesteśmy właśnie na premierze telewizorów LG na rok 2019, a ze mną stały gość programu, czyli Wiesław Kowalczyk z firmy LG. Cześć Wiesławie. Cześć, cześć i cześć wszystkim. Na początek może wprowadźmy czytelników w ogóle w linie produktowe, jakie będziemy mieli na ten rok. Znaczy, słuchajcie, dwie główne linie, któreśmy tutaj komunikowali, to są nowe telewizory NanoCell na 2019 i telewizory OLED. Zaczynając od modeli NanoCell, zaczynamy od modelu SM8-2 przez model 8-5, 8-6, 9010 i 9800. Drugą linią produktową, którą tutaj pokazujemy, to najnowsze OLEDy 2019 z naszej oferty. OLEDy wyposażone w bardzo zaawansowane procesory sztucznej inteligencji, które będą w bardzo podobnych liniach jak w zeszłym roku, czyli to będzie linia B, tym razem z literką 9, to jest w miarę logiczne, mam nadzieję, C z literką 9, E z literką 9, czyli ten model naklejony na szkło, jak również model W, czyli model naklejany na ścianę. Obok mnie gość specjalny, czyli Marian Prokop, znany nam bardzo operator filmowy. Witaj, Marianie. Witam Państwa. Marianie, słuchaj, słyszałem tutaj podczas Twojej prelekcji, że miałeś okazję wziąć tego OLEDa bodajże C9 sobie do domu przed premierą i podzieliłeś się naszymi wrażeniami. To powiedz naszym widzom, jakie były te Twoje wrażenia? No chyba na początek muszę powiedzieć o tym, że wspaniałe odwzorowanie kolorów, wspaniały kontrast na całej rozpiętości, od rejestrów bardzo ciemnych do rejestrów bardzo jasnych. Brak outline'ów na granicach wysokich świateł i niskich. No taka uczta, można powiedzieć, dla filmowca. Nie odchodziłem, że tak powiem, od tego telewizora przez te parę dni, przez które on był u mnie w domu. Wrażliwość filmowca na film zdecydowanie wyższa, też na pewno wyższe wymagania, no bo na co dzień przecież pracujesz z najlepszymi firmami postprodukcyjnymi i patrzysz na najlepsze wyświetlacze studyjne, prawda? Czy ten OLED, którego miałeś w domu, może się w jakiś sposób z nimi równać? Moja pamięć jest oszukana w sposób doskonały. Mogłbym powiedzieć, że to jest naprawdę świetna referencja.